który poniekąd niby pomija literaturę staropolską. I tak troszkę, prawdę mówiąc, to tak obserwuję, że kiedyś obserwowałem, że romantyzm to jeszcze, a literatura staropolska, oprócz tych, którzy w niej utonęli zupełnie i po uszy, no nie zawsze obchodzi i nie zawsze daje się czytać. Wbrew pozorom daje się czytać, daje się pięknie sprzedawać, tylko trzeba chcieć to robić i trzeba chcieć ją wchłonąć. Mickiewicz jest geniuszem i niektóre rzeczy są w jego wersji łatwiejsze. To nie znaczy, że łatwe i nie znaczy to, że wszyscy chcą go czytać, a powinni, ponieważ gdyby chociaż tylko spróbowali, to samo by już szło jak masło. No ale są też tacy staropolscy poeci, którzy powinni się czytać jak masło, a jeszcze się tego nie robi. Ale wejdą do spisu lektur, przyciśnie się śrubę i wszyscy będą czytać. Wierzę to, że kiedyś to nastąpi. Na razie